dawny słuchaczu. Za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wszyscy gotowi, można zaczynać, zatem otwieram nasz program już! Cześć, cześć, cześć. Witam się z wami bardzo serdecznie, Adam. Rozpoczynamy niedzielne punkowe przedszkole. Zaczynamy od dobrze znanych dźwięków zespołu Robotnik, utwór dla kolesia Hozika. Oczywiście to dopiero początek naszej muzycznej podróży. Dzisiaj w temacie głównym, oprócz dużej dawki punk rocka z lat 90. będziemy kontynuować wątek z audycji z poprzedniego tygodnia, czyli punkowe wspomnienia, punkowe historie, koncerty, szaleństwa, właśnie które miały miejsce na przełomie lat 80. i 90., ale to dopiero od 19. Wcześniej czeka nas godzina dotycząca współczesności, czyli wydarzenia, koncerty, ziny, nowe promowane zespoły oraz płyty. W sumie to jeden nowy promowany zespół dzisiaj. Przypominam, że dwie pierwsze godziny naszej audycji są nagrywane i zostaną później zamieszczone na YouTube oraz też jako plik MP3 do ściągnięcia, a linki jeszcze dzisiaj pojawią się na naszym radiowym Facebooku. Nie zabraknie oczywiście naszej piosenki na życzenie, czyli godzina dla Was i Waszych muzycznych próśb, które postaram się oczywiście w miarę możliwości spełniać. A wszystko to w przeciągu najbliższych 3 godzin. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca, czyli do godziny 21. Zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną przez panel pozdrowień. Widzę, że wiele, naprawdę wiele osób już wysłało tutaj pozdrowienia do mnie. Za chwilkę zerknę. No ale też zajrzyjcie na nasz radiowy czat, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo też już jest naprawdę liczna grupa. Wszystkie odnośniki do panelu pozdrowień, do czatu znajdziecie oczywiście na stronie głównej www.radiounderground.org.
to tyle tytułem wstępu. Za chwilkę serwis informacyjny, ale zanim do niego przejdziemy, to posłuchajmy jeszcze grupy Robotnik oraz znanego utworu Ciągle tyle krwi. Więc zapraszam dzisiaj do naszej niedzielnej wspólnej zabawy. Jak mówiłem, panel pozdrowień zaraz zerknę już po utworze i przeczytam, co tam napisaliście. A ja jeszcze raz witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i życzę dobrej zabawy. Gramy dalej. Robotnik, ciągle tyle krwi. Oczywiście grupa Robotnik, ciągle tyle krwi. No a ja jeszcze zapomniałem dodać, że na tej pierwszej godzinie, z racji tego, że w piątek gościnnie grałem też koncert z ulicznym opryszkiem w Berlinie i jako jedyni chyba póki co mamy zapis audio z tego koncertu, w sumie jako jedyny ja mam ten zapis audio, dlatego dzisiaj wyjątkowo dla Was zaprezentuję część tego koncertu, krótką część, tam trzy utwory w wykonaniu właśnie wspólnym z ulicznym opryszkiem w Berlinie z piątkowego wypadu właśnie tam do Berlina. Więc no, macie fajną możliwość posłuchać tego materiału, a jest naprawdę czego. Ja oczywiście też powiem mniej więcej, jak tam było na koncercie, ale to jeszcze przed nami. Dobrze, moi drodzy, zerkam na panel pozdrowień, tak jak obiecałem. Naprawdę sporo, sporo tutaj jest życzeń. Najpierw wpis od XDD, czyli ja nie wiem, jakiś mega uśmiech. Pozdrawiam prawdziwych punków. No dobrze, to tych nieprawdziwych nie pozdrawiamy w takim razie. Lilian, piękny głos. No, dziękuję bardzo. Brudna się melduje i pozdrawia wszystkich, szczególnie ojca dyrektora. Też dziękuję. Liza, w punki grać, kur mać. Krzysztof, witam załogę OI. Lenek, witam i pozdrawiam. Andrzej87, witam wszystkich. Igor, cześć, cześć, cześć wszystkim. Lećmy z najszybciej spędzonymi trzema godzinami... Aha, w tygodniu. Lecimy może, tak? Z najszybciej spędzonymi trzema godzinami w tygodniu. Kruszyna, hej, pozdrawiam jak zwykle wszystkich. A w gotyku słuchacie dziś? No właśnie, jak tam w gotyku słuchacie? Dajcie znać.
dużo tych pozdrowień, ale ja się bardzo zawsze z nich cieszę, więc wielkie dzięki. No i co, moi drodzy, przechodzimy dzisiaj krótki serwis informacyjny, będzie też trochę o koncertach. Nowych płyt nie będzie, ale będzie co nieco o nowych zinach. No i oczywiście nowa promowana kapela. Tak więc przejdźmy zatem dalej. Zaczynamy serwis informacyjny. No dobrze, tradycyjnie już zaczniemy od wydarzeń z kraju, gdzie no Andrzej Duda ma poważny problem, jak zawsze zresztą, bo kilka dni temu na ulicach znów zgromadziły się tłumy w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko podporządkowaniu sądownictwa władzy politycznej. Obywatele nie chcieli nabrać się na pozorną woltę prezydenta. I to właśnie na krakowskim przedmieściu odbyła się największa demonstracja. Mogło w niej uczestniczyć nawet ponad 10 tysięcy osób. Tak więc naprawdę spora manifestacja. Co najbardziej niepokojącego zawiera projekt tej ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej? Otóż Andrzej Duda chce, aby to Sejm wybierał 15 członków KRS sędziów większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. Czyli w sumie na to wychodzi, że jeżeli w Sejmie jakaś partia ma przewagę, tak, no to automatycznie to ona będzie decydować, a wiemy jak jest teraz. Co ciekawe jeszcze, najbardziej kontrowersyjnym zapisem jest stworzenie możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej przez prezydenta w terminie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia, co daje to głowie państwa no, realny wpływ na wyroki sądownicze. Dobrze, kolejna sprawa. Sprawa zniszczonego mauzoleum w Trzciance, która możliwe, że trafi do sądu i bardzo dobrze. Przypomnę, że sprawa dotyczy niszczenia pomników upamiętniających poległych żołnierzy Armii Czerwonej, która to wciąż budzi emocje. W sobotę zakończył się okrągły stół zorganizowany przez Stowarzyszenie Kursk poświęcony barbarzyńskiemu zburzeniu mauzoleum w Trzciance. 9 września w Trzciance przy pomocy buldożerów zrównano z ziemią mauzoleum, gdzie w 1945 roku pochowano 56 żołnierzy radzieckich poległych przy wyzwoleniu tej miejscowości. I strona rosyjska twierdzi, że jako mogiła żołnierska mauzoleum w Trzciance podlegało umowie między Rosją a Polską i nie mogło być zniszczone na podstawie ustawy o dekomunizacji. No oczywiście strona polska uznała jednak, że no wszystko jest jak najbardziej w porządku, tak? Podczas obrad okrągłego stołu Stowarzyszenie Kursk przedstawiło komplet dokumentów wskazujących, że zniszczeniu mauzoleum było działaniem nie tylko motywowanym polityczną rusofobią, ale też działaniem naruszającym umowy międzynarodowe. Pokazano dokumenty, z których wynikało, że nie ekshumowano wszystkich zwłok, co oznacza, że 9 września zniszczono miejsce pochówku żołnierzy, które z mocy prawa podlega opiece państwa, a na terenie którego się znajduje. Inne przedstawione dokumenty wzbudzały poważne i uzasadnione wątpliwości co do jakości badań prowadzonych na tym terenie w poszukiwaniu ludzkich szczątków. No tak. No dobrze, no to dalej lecimy. Hojne granty resortu Ziobry dla fundacji katolickich, które będą przeciwdziałać przestępczości. No niedługo będą widocznie katolickie bojówki przeciwko przestępczości, tak? Otóż komu Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało dotacje na przeciwdziałanie przestępczości? No głównie organizacjom religijnym, niezbyt kojarzącym się z tą tematyką. Słusznie też już pewnie domyślacie się, że wśród czołowych beneficjentów są podmioty związane z ojcem Rydzykiem, naszym ukochanym. No jakżeżby mógł przepuścić jakąś pulę pieniędzy. Aby uzyskać z Ministerstwa Sprawiedliwości pieniążki w ramach zadania przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, wystarczyło tylko zobowiązać się, że organizacja będzie tworzyła kampanie informacyjne i publikacje o prawach osób pokrzywdzonych i zapobieganiu przestępczości, zlecać badania o przyczynach przestępczości i potrzebach osób pokrzywdzonych, organizować konferencje, seminaria, czyli tak naprawdę takie zwykłe pieprzenie. Nie miało znaczenia, czy wnioskodawca ma jakiekolwiek doświadczenie w tym zakresie i czy jego dotychczasowa działalność miała związek z przeciwdziałaniem łamaniu prawa. No nic, domyślacie się, że kwota, która była do podziału na to, jest dość wysoka i macie rację, bo to jest 7 milionów złotych, które na to poszło.
a prawie 800 tysięcy złotych powędrowało do organizacji związanych z naszym Tadeuszem Rydzykiem. Brawo! Ja muszę brać z niego przykład, naprawdę. To jest mój idol, będę sobie tutaj plakaty wieszał w pokoju. Ojciec Rydzyk, mój król. Tak jest. O, dobra, informacja ze świata jedna. No jak zwykle kapitalizm zżera potężnie. Jeżeli ktoś się cieszy nowym iPhone'em, bo sobie można wymienić, bo tak, iPhone X, no to niech się dwa razy zastanowi ponownie nad tym zakupem. Popyt na ten przebój, jak zawsze, rynkowy Apple'a na zachodzie, wyobraźcie sobie, że jest tak wysoki, że do składania tych najnowszych iPhone'ów w chińskich fabrykach zatrudnia się przymusowo uczennice ze szkół średnich. Brytyjski Financial Times podał przykład szkoły w południowo-wschodniej części kraju, gdzie 3000 nastolatek zmuszono do składania kamer iPhone'a X bez odpowiedniego wynagrodzenia. No tak, strategia Apple'a polega na maksymalnej redukcji kosztów pracy i robieniu wszystkiego jak najszybciej. Telefony dla Apple'a w Chinach produkuje spółka Foxconn, znana już wcześniej z brutalnego łamania podstawowych praw pracowniczych. Wielu robotników popełniało samobójstwa, co było przyczyną głównego skandalu i obietnic Apple'a, że dopilnuje humanitarnych warunków pracy. W okresie zwiększonego zapotrzebowania na produkcję nowego modelu popularnego telefonu, Foxconn podpisał umowy ze szkołami średnimi, by wysyłały w cudzysłowie ochotniczki do pracy na 3 miesiące. Szkoły zmuszają je do pracy dla Apple'a pod pozorem stażów, bez których nie mogą dostać świadectw zakończenia szkoły. Nie składasz kamer dla Apple'a? Nie dostajesz świadectwa. Wykonywana praca nie ma żadnego związku z ich nauką. Te nastoletnie dziewczyny, no, które zdecydowały się opowiedzieć swoje dni u podwykonawcy Apple'a, mówią o średnio 11-godzinnych dniach pośpiesznej i nieprzerwanej pracy, podczas gdy w Chinach praca stażystów musi być ograniczona do 40 godzin tygodniowo. A tutaj się okazuje, że no, 11 godzin dziennie, więc były zasłabnięcia, były omdlenia. Przedsiębiorstwa Foxconn i Apple tłumaczą, że zostały poinformowane, jakoby młode pracownice były wolontariuszkami. Utrzymują też, że dostały rekompensaty, które według dziewcząt były jedynie drobnymi pamiątkami, więc sprawa jest sporna. Jedna z uczennic mówi, że składała do 1200 telefonicznych kamer dziennie. Oba przedsiębiorstwa przyznały, że pracownice pracowały za długo i że to się więcej nie powtórzy. Jasne. Dobra, moi drodzy. No to tyle, jeżeli chodzi o takie wydarzenia. Niezbyt przyjemne, no ale tak to bywa. Posłuchajmy sobie teraz grupy Come and Go z albumu Tam, gdzie droga, utwór Lud. Sam lud w końcu znudzą i twarze lud bawiące na końcu lud zanudzą, ręce za lud walczące. Sam lud popcina imion miłych ludowi.
Bardzo grupa przypomina mi Neuropatię albo grupę Allianz. No tak, a kapela nazywa się Come and Go. Album Tam, gdzie droga, utwór Lud. Cieszę się, że wam się podobało. Igor twierdzi, że no głównie w latach 90. podejrzewam, kapela dawała naprawdę sporo wywiadów do różnych zinów. Zerknijmy jeszcze na panel pozdrowień. Doro napisał: siemka wszystkim, pan Andrzej D. jest prawnikiem, więc ta sama klika i sędziów nie ruszy, reformy nie będzie. No, pewnie tak, Doro. Agata z ekipą z Gotyku. Serdeczne pozdrowienia dla Kruszyny i prowadzącego. Wpadaj do nas. Znaczy, czy ja mogę wpadać, czy Kruszyna? No pozdrawiam ekipę z Gotyku również. Jej pantofel napisał: pozdrawiam brudną. No proszę. No dobra, okej. Moi kochani, koncerty, czyli gdzie warto się ruszyć w najbliższym czasie. W najbliższym czasie będzie troszkę spokojniej, a mieliśmy naprawdę mnóstwo koncertów, a teraz będzie troszkę mniej. No ale będą, tak? Koniec listopada, taka kapela promowana przez nas zagra 2 grudnia w Lublinie, a później grają 9 grudnia w Białej Podlasce. Co dalej? Grupa Włochaty 8 grudnia w Poznaniu, 9 grudnia w Sochaczewie, 15 grudnia w Szczecinie. Nauka o Gównie 2 grudnia we Wrocławiu, 8 grudnia w Krakowie, 9 grudnia w Dąbrowie Górniczej. Deserter 9 grudnia w Warszawie, 15 grudnia Ostrów Wielkopolski, 16 grudnia Zabrze. Seksbomba i Debil 9 grudnia w Kluczborku. Grupa Human Rights, która to ma też małą trasę koncertową, no nawet taką niemałą, 1 grudnia w Ciechanowie zagrają z grupą Moskwa oraz Londyn 70. Human Rights wystąpi również w Warszawie 2 grudnia, również z Moskwą i Londyn 70. I 9 grudnia w Sochaczewie z Włochatym i Social Crisis. Więc będzie się działo. Teraz tak, Maleo Reggae Rockers, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to może się wybrać najbliższy koncert w Kielcach 30 listopada, później 1 grudnia w Tarnobrzegu i 2 grudnia w Rzeszowie. Dobra, no i chronologicznie już teraz polecimy. 27 listopada Kraków, Gogol, Bordello. 28 listopada Kielce, Jam. 30 listopada Tarnów, Farbenlere, a w Kielcach Kat z Kostrzewskim, więc nie zapomnijcie przynieść na koncert Czarnego Kota. 1 grudnia w Stalowej Woli Sedes, Prawda, De Sabała, Bacała. W Mińsku Mazowieckim Analogs, Street Chaos. W Krakowie Pijama Porno. W Częstochowie Seksbomba, Debil. W Grudziądzu Cela numer 3, Ford PS. W Ciechanowie Moskwa, Londyn 70, Human Rights. A w Warszawie Made in Poland. I to wszystkie koncerty 1 grudnia. 2 grudzień również bardzo, bardzo obfity w koncerty. W Lublinie Gaga, Zielone Żabki, Analogs, Sedes, Prawda. W Chełmnie Analogs. Aha, tutaj miałem tą wpadkę, nie mam pojęcia, chyba w Chełmnie nie grają w takim razie, tak? Skarżysko-Kamienna, Farbenlere w Warszawie, Pijama Porno w Warszawie, też drugi koncert, Bulbulator, Astrid Lindgren, Stay Nowhere, w Ciechocinku Decolt oraz Amigos United, w Iławie Cela numer 3, Ford BS. To były koncerty na 2 grudzień. 3 grudnia w Biłgoraju Analogsi, w Otwocku Farbenlere, w Elblągu Made in Poland. 6 grudnia w Poznaniu Sowiet. 8 grudzień sporo koncertów w Gdyni, Farbenlere, Analogsi, w Krakowie Nauka o Gównie, Do Góry Nogami, również w Krakowie Patologia, Marskość, Wątroby, Azotoks. W Serocku Hańba, we Wrocławiu Pijama Porno, w Poznaniu Włochaty, w Tychach Poligon numer 4, Nutshell, We Hate Roses, w Kielcach Natalia Kukulska, yeah, hardcore, w Knurowie Debil, Seksbomba oraz Kontrapunk. No i 9 grudnia w Pile, Farbenlere, Analogsi, w Poznaniu Pijama Porno, w Kluczborku Debil, Seksbomba, w Toruniu Cela numer 3, w Krakowie Patologia oraz Azotoks. 15 grudnia Szczecin, Włochaty, Bielsko-Biała, Zielone Żabki, Analogs, Sedes, Warszawa, GBH, Limp Blitzkrieg oraz Ohyda, w Kielcach Alkoholika, w Tarnowie Lej Mi Na Pół, we Włocławku, Analogsi i w Ostrowie Wielkopolskim, Depau oraz Deserter. I to koncerty na 15 grudnia. No i jeszcze 16 grudzień, Piła, Włochaty, Cela numer 3, Harusza, Skakanka, Szmira, w Krakowie Jelone, Klej Mi Na Pół, Łydka Grubasa,
w miejscowości Pszczółki, Meat Nation, Bachor oraz Chałturka, w Gnieźnie, Farmenere, w Zabrzu, Deserter, Analogs, w Gdyni, Molly Malone, Podwórkowi Chuligani, w Złotowie, Valerie Mess, GBH oraz Moskwa. No i jak chcecie jeszcze się załapać na GBH, to we Wrocławiu 17 grudnia też zagrają. No i tak, moi drodzy, zerkam jeszcze na koncerty w Wielkiej Brytanii. W miejscowości Derby 1 grudnia zagra UK Subs, 2 grudnia w Bristolu Anthrax, 3 grudnia w Manchesterze UK Subs, 4 grudnia w Manchesterze Marilyn Manson, 8 grudnia w Leicester UK Subs. No i tyle, jeżeli chodzi o koncerty. Macie też niektóre wypisane na stronie głównej radiowej. A teraz grupa Szczur i utwór ten leciał już kilka razy na naszej audycji, ale jest tak dobry, że zapuszczę go jeszcze raz. Szczur z utworem Dla nas to wszystko. Świetny utwór. Dla nas to wszystko. Grupa Szczur z albumu Nie płać tym, którzy zabijają sprawiedliwość. Dobrze. No a tak, właśnie. Ja zapomniałem o promowanych koncertach. 2 grudnia w Chełku rockowe Mikołajki, na których to wystąpią Stan Oskarżenia, PCK, Mandat i Stado Pędzących Imadeł. A 9 grudnia w Rybniku, Nauka Ogólnie, 33300, The Nuclears oraz grupa Bunkier. Nie wiadomo, jak to się czyta, ale to jest kapela z Czech, żeby była jasność. No. Dobrze, panel pozdrowień, zerknijmy. Tutaj Kruszyna. Może wpadniemy do kotyku obaj. Będę dziś dopiero po audycji, ale będę. No ja myślę, że nawet po audycji bym się nie wyrobił, ale no dziękuję za zaproszenie. Możliwe, że kiedyś skorzystam. Czemu nie w tych moich wszystkich podróżach? No ale okej, Kruszyna będzie po audycji. I dobrze, bo nie przepuścisz tutaj rzeczy, które przygotowałem na dzisiaj. No a na dzisiaj nie mam co prawda nowych płyt do zaprezentowania, ale są ziny. Ukazał się Inny Świat. Pismo anarchistycznie w cenie tylko 9 zł. Jest również do kupienia w różnych empikach. Temat główny tego wydania Inny Świat to rewolucja rosyjska. Bardzo fajna prasa. Zapraszam oczywiście. 9 zł to nie jest dużo, a fajnie.
można sobie poczytać ciekawe, naprawdę ciekawe artykuły. No i również Chaos w mojej głowie, już numer 16, wydanie na grudzień, formatu A4, 206 stron, w jedyne niepowtarzalnej cenie 25 zł. Naprawdę niewiele, a jest, no, zawartość jest przeolbrzymia. Wywiady z kapelami, nie będę tutaj już przytaczał jakimi, ale naprawdę różne kapele, rozmowy niekontrolowane, na przykład z Krzysztofem Galu-Galińskim, anarchistą, współtwórcą pism Maci Pariatka, kiedyś legendarnym anarchistycznym pismem. No właśnie, więc wywiady z zespołami, wywiady naprawdę z ciekawymi osobami, rozprawy na różne postrzeganie świata, na tematy wegańskie, ziołowe, naprawdę przeróżne. Antyfaszystowskie tematy również są, jest tam relacja z antyfaszystowskiej demonstracji zorganizowanej 11 listopada w Warszawie. Ania z Elbandy uświadamia nas brutalnie, co się dzieje ze sceną i jej punkt widzenia, też to tam przeczytacie. Footnot Bombs, czyli jak ekipa z Opola opowiada o swojej aktywności i działaniach oraz pomocy głównie tym najuboższym. Są również tematy sportowe, sprawy socjalne, anarchistyczne, kooperatywa, historia. Naprawdę myślę, że tutaj nie będę wszystkiego wymieniał. Ja po prostu jutro wrzucę post na radio, na Facebooka informujący o tym zinie Chaos w mojej głowie. Polecam, jak naprawdę polecam. Przeczytanie tego zajmuje sporo czasu, a są fajne treści, więc dwa ziny dla was. Inny świat oraz Chaos w mojej głowie, więc super sprawa pod choinkę jako prezent, jak najbardziej. Polecam. Ma moją rekomendację. A poza tym Chaos w mojej głowie ma świetną okładkę, to wydanie. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie sobie w internecie, jak macie taką możliwość. Dobra, trochę muzyki. Może rosyjskiej. Коль желаешь, расскажу.
grupa Karol i Szut z utworem Leśnik. Dobrze, zerknę jeszcze na panel pozdrowień. Andrzej87 napisał: dobry kawałek, i aż użyłeś czterech wykrzykników, to musi być naprawdę dobry. A dzięki wielkie. Brudna napisała, że polecam Inny Świat, już połowa przeczytana. I przy okazji pozdrawiam Pantofla. Tak więc pozdrowienia poszły. No dobra, to w takim razie lecimy dalej z naszym materiałem. Krótkie ogłoszenia parafialne. Pamiętajcie o naszych audycjach w Radiu Underground. Co prawda tam chyba problemy techniczne były z audycją Smugłego w środę po 22:00, nocna zmiana folka. Więc postaram się w poniedziałek mu pomóc rozwiązać ten problem i mam nadzieję, że ruszymy bez problemów. Tak samo chyba też ten punk przełożył audycję i mnie bardzo tym rozczarował, bo nastawiłem się na tą jego punkową audycję we wtorek, więc mam nadzieję, że tym razem też ten punk będzie we wtorek po 19:00, tak? No. I audycja Smugłego też mam nadzieję, że będzie w środę po 22:00. A w piątek około 2:00 audycja Pana Nikt, 1 z 10, w piątki od 21:00. No i co, oczywiście punkowe przedszkole jeszcze. Nasza propaganda się nie zmienia, jest stała, 3-godzinna od 18 do 21:00, jeżeli słuchacie oczywiście na żywo, bo jak odsłuchujecie, to tylko 2 godzinki macie. Dobrze, moi drodzy, no to w takim razie za chwilkę nowy promowany zespół. Może nawet nie za chwilkę, tylko już teraz, ale zanim powiemy sobie co nieco o kapeli Nie Wiem, to posłuchajmy najpierw, jak grają chłopaki i dziewczyna, tak, bo to taki ciekawy zespół. Grupa Nie Wiem z utworem Feathers. Shouldn't I care?
Ha, zaskoczeni, że po angielsku? No cóż, grupa Nie Wiem, nowa promowana kapela w radiu Underground. Jak słyszeliście, grają punk rockową muzykę, a właściwie to melodyjny skate punk rock. I grupa jest, no, w połowie polska, w połowie angielska, bym powiedział. Mieszkają w Lincoln, w Wielkiej Brytanii. Członkowie zespołu: Bart Stańczyk, gitara, Jakub Piątkowski na basie, Tomasz Styrlik na bębnach i Hope Bittman na wokalu. No to tak jak już wiecie, ciekawy zespół nam się trafił, niesamowicie się z tego cieszę. Nazwa pochodzi oczywiście z języka polskiego Nie Wiem, aczkolwiek jest to pisane Nie Wiem, pisane jest to razem przez V w środku. Zespół jest już podlinkowany do promowanych kapel, więc możecie sobie ich odnaleźć. Bardzo młoda kapela, bo zaczęli w kwietniu tego roku, więc jak na kwiecień tego roku, to naprawdę niesamowicie grają. Zaczynali jako trio, tak? Bart Stańczyk, Tomek Tyrlik i Kuba Piątkowski, ale później właśnie spotkali taką ciekawą wokalistkę Vicky McClient? Jejku, pewnie źle to wypowiedziałem, przepraszam. No ale świetnie sobie radzi na wokalu. Zainspirowali się muzyką skatepunkową, Bad Religion, perkusista na przykład, inspiracje czerpie z grupy Dream Theater, basista znowu ze Slipknota, tak więc taka mieszanka muzyczna stworzyła grupę Nie Wiem i jeżeli można ich jakoś ulokować w czasie, to chyba lata 90. i muzyczny skate punk rock chyba jak najbardziej pasuje. Można zajrzeć do nich na Bandcampa, ponieważ mają już tam swoje dema, mają swoją płytę, można powiedzieć, tak? Single chyba, tak? Albo płytę. Pojawili się też na kompilacji. No i co, moi drodzy? Zagrali już naprawdę sporo koncertów. Też można ich wkrótce usłyszeć w marcu, w przyszłym roku, 16 marca w miejscowości Lincoln, a 28 kwietnia w przyszłym roku w Nottingham. Oczywiście, jeżeli będziecie w Anglii, to zapraszam jak najbardziej. No i ponawiam, do nabycia są ich produkcje za dowolną kwotę, z tego co ostatnio patrzyłem na Bandcampie, więc zapraszam, bo fajnie grają. Odwiedźcie ich na Facebooku, zajrzyjcie na Bandcampa. No i jeszcze jeden utwór w takim razie grupy Nie Wiem. Indifferent, gramy.
nowa promowana kapela, grupa Nie Wiem. Mam nadzieję, że wam się spodobali. Jeśli tak, jeszcze raz na Bandcampa zajrzyjcie albo na ich Facebooka. Dobra, moi drodzy, mam jeszcze chwilkę, a tak jak obiecałem, zanim przejdziemy do tematu głównego, to chciałem powiedzieć co nieco. Aha, jeszcze tutaj spóźnione troszkę na panelu pozdrowień, że drugi kawałek lepszy Andrzej87 napisał. Już nie pamiętam, co tam drugie puściłem wtedy, po tym leśniku. Tak przewijam. No ale dobra, może chodzić o ten promowany zespół. A, jeżeli chodzi o ten promowany zespół, to jak najbardziej ten drugi kawałek był o wiele bardziej taki szybszy, mocniejszy. Dlatego też dałem jako drugi. Dobra, okej, Andrzej. W porządku. Tak, no to chciałem powiedzieć to nieco o tym wyjeździe z ulicznym opryszkiem i koncertem do Berlina w piątek. Przy okazji, jako jedyni macie tą właśnie niepowtarzalną okazję posłuchać tego, jak tam było i naprawdę z dobrej jakości, z konsolety nagranie będzie pochodzić. Samo miejsce, jak dojechaliśmy, to przypominało mi Squad, taki duży, kolorowy, wymalowany, oczywiście już tam punkowcy chodzący sobie w środku albo na zewnątrz, którzy wyglądali równie kolorowo jak to miejsce, ale to nie był Squad, to chyba jakieś miejsce kultury, coś w tym stylu, gdzie można było organizować różne koncerty. No i to był dwudniowy festiwal. Uliczny Opryszek był jako jedyna zagraniczna kapela zaproszona na ten festiwal. Co było plusem i może też troszkę minusem, bo niektórzy, no większość z tych Niemców podejrzewam, nie znali tej kapeli, więc jak weszliśmy na scenę, zaczęliśmy grać, to tylko była grupa Polaków, która, no dość duża grupa Polaków, która się bawiła. Ale już później, jak ruszyliśmy z utworem Forever Punk w wersji angielskiej, to dużo, dużo właśnie Niemców przyszło i zaczęli też śpiewać, i tak wszystko się rozkręciło, więc końcówka była naprawdę, naprawdę świetna. Kapela również zagrała bardzo fajnie, szybko, zresztą to też usłyszycie. I podobało mi się to, że właśnie wszyscy byli tacy kolorowi, no jak na punków przystało, tak, kolorowe włosy, w ogóle różne skóry, wyćwiekowane, różne spodnie, ale wszyscy byli tacy uprzejmi, chociaż na przykład, no, widzieli mnie pierwszy raz w życiu, ale byli uprzejmi, uśmiechali się. Fajnie, naprawdę sympatyczna atmosfera, świetne miejsce i świetna zabawa. Pierwsza kapela, która tam grała, to była typowo grupą ska, młodzi ludzie, duży zespół, bo mieli jakieś tam te trąbki, puzony, czy kto to wie, co to jest. Ale też sympatyczni, grający technicznie naprawdę świetnie, tylko że ska, no to nie jest mój rodzaj muzyki, więc no, tak posłuchałem z ciekawości. Jeszcze niemieckie ska, ciekawa sprawa. Następna była grupa punkowa, to już naprawdę świetnie też zagrali, później właśnie Uliczny Opryszek. Dobra, no ja myślę, że tu nie będę się rozgadywał. Przedstawię wam trzy utwory, chciałbym wam przedstawić. Oczywiście ja tam drepaszczę, więc miejcie to też na uwadze, że jakby coś złego to ja. I co, Forever Punk bym wam zapodał, jakoś jak wyszukam. Potem może coś, a może nie będę zdradzał, tylko miejcie cierpliwość, bo tu mam całe nagranie i muszę tak na oko wymierzać, gdzie będzie trzeba, tak? No dobra, posłuchajmy za tym. Macie okazję posłuchać świeżutkiego koncertu dopiero co z Berlina. No oczywiście się pogubiłem. Chwileczkę. Aha, dobra, lecimy. Rozpaczę, oddalamy się od ciebie w ciszy. Rozpaczę, oddalamy się od ciebie w ciszy. Rozpaczę, oddalamy się od ciebie w ciszy. Rozpaczę, cisza się, oddalamy się od ciebie w ciszy. Punk, we stay always punks, I hope you too, so the next song, Forever Punk. Remember your voice, freedom and dreams, distinctive strength, aggression and peace, utopia, chaos, control and power, system governance. In anarchy! Color my clothes and cold days. Hot days leather and steel knuckles. They're cruising robots and riot on the run.
Show! Forever Punk! I want to be Forever Punk! Forever Punk! If you think I'm going to go on the walls, then go, go away! Forever Punk! A następny utwór, myślę, że wam się spodoba. Jeżeli trafię. Dobra, chyba będzie dobrze. Spokojnie, daj mi się napić, mamy czas. 20 minut. Jak dla mnie niesamowitą moc ten kawałek miał. Co z tego, że tam Buntowi się mikrofon wypiął na chwilkę, ale to aż taka energia była.
Dobrze, moi drodzy, jeszcze jeden kawałek z tego koncertu, świeżutki koncert Berlin, 24 listopada tego roku. I będziemy potem lecieć naszym tematem głównym, czyli historie punkowe, tak? Więc jeszcze jeden utwór. Co ciekawe, będzie to młodzież punkowa, którą rzadko kiedy chyba słyszałem na koncertach ulicznego Pryszka. A może po prostu za rzadko bywam na tych koncertach. No nic, tutaj jeszcze utwór Mózg teraz leci w tle. W twoim zgniełym mózgu każdy nowy pomysł to nie poszło w mózgu. Przez rozwojąc schemat, któremu ulegasz, żadnych własnych myśli. Też chyba rzadko grany na koncertach. Nie masz! Nie masz! Nie masz! Nie masz! Żadnych własnych. No ale poszukajmy. Dziękuję, mój synu. Dobra. Jest. Wybaczcie, że tak przesuwam, ale jeszcze nie są w ogóle pocięte tutaj na utwory ten materiał i dlatego tak. Dobra. Czy ze mną wódki, wariaty, moje kochane? Wujkiem Grzegorzem? Tak, wujek Grzegorz i Polacy. Co, grożysz mi, bo jestem czarny, tak? Abru, grow. Co? O Jezus. Idziemy. Nie ma nic yes, innego. My brother, you nie ma know nic innego? Dobra. The last songs. Ostatecznie. The last one. The last one song. Dobra, spadamy. And that's it. Wycięte włosy, inne leczy, dzięki masy. Bankowcy! 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 Taka jest młodzież, młodzież odlotowa. Taka jest młodzież, młodzież pan. Odlotowa, taka jest młodzież, młodzież bankowa. Na setki tysiące, z jednej strony potrafimy skutecznie walczyć z faszystami, jednocześnie jesteśmy siłą. Druga strona, to mocno stabilne reakcje ruchu, bo wszyscy narkotyki zabili. Jesteśmy tylko młodzieżową klaszką, która nigdy się nie zmieni pod tygodni autentyczną. Jesteśmy tylko młodzieżową groźbą, która nigdy nie zmieni się pod tygodni autentyczną. Taka jest młodzież, młodzież odlotowa. Taka jest młodzież, młodzież bankowa. Taka jest młodzież, młodzież odlotowa. No dobrze, moi drodzy, to co? Podobało się uliczny opryszek, Berlin. A teraz ruszamy z naszym tematem głównym. Myślę, że ten utwór Młodzież Punkowa jak najbardziej pasuje do naszych wspomnień, historii punkowych różnych. Skupimy się na kontynuacji oczywiście tematu z poprzedniej audycji. Historie punkowe, wyjazdy na koncerty, różne śmieszne wydarzenia, zadymy. Wszystko to, co się działo z niesamowitą intensywnością w latach, początek lat 90., końcówka lat 80. Głównie będziemy omawiać właśnie te wspomnienia. Tak jak mówiłem tydzień temu, przeglądając wszechstronny internet, nie mający kresu, odnalazłem pewne forum, gdzie właśnie
różni załoganci, hardkorowcy zaczęli sobie wspominać właśnie punkowe czasy, punkowe przygody. I do tej pory no, przejrzałem około 2700 wpisów, a cały ten wątek ma ponad 5000 wpisów, więc materiału myślę nam starczy na jeszcze jedną audycję, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli oczywiście wam się to nie znudzi. A myślę, że ciekawa sprawa, właśnie takie wspomnienia punkowe. Dobra, więc takie krótkie, tak, różne punkty. Nawet Bunt ostatnio mówił, że słuchał tej poprzedniej audycji i poprzypominały mu się różne właśnie jego historie. Myślę, że mogę przytoczyć jedną z nich, która mi utkwiła w pamięci, jak opowiadał mi podczas naszej podróży do Berlina, kiedy to wracał właśnie, chyba z Echo Chadu, tak? Pewnie coś znowu poplątałem, ale wracał sam pociągiem. Oczywiście miał chyba wtedy 16 lat, tak? 16-17 lat. Wracał sam, wtedy miał na nogach nowe glany w stylu Rumuny, tak, prawdziwe Rumuny. Wtedy w ogóle ciężko było dostać jakieś takie buty, więc no, cieszył się z nich. Tylko że była jedna taka wada ich troszkę, że no niestety dobrać, żeby były ten sam rozmiar butów, też nie było łatwo, więc jeden rozmiar miał taki, że pasował idealnie, a drugi miał o numer, czy tam nawet może o troszkę więcej, większy, więc jak było, jak przystawił te dwa buty od siebie, to było widać tą różnicę, że ten drugi no, był zdecydowanie większy, no ale się chodziło, tak? Cieszyło się, że człowiek ma buty. Ale wspomniał, że były strasznie niewygodne, a jak wracał z tego koncertu sam, no to wpadło do przedziału właśnie tam chyba dwóch czy więcej faszystów. Tak, jeden miał obrazek Adolfa Hitlera na koszulce, tak, i w ogóle właśnie takie sprawy. I od razu zaczęło być, że o, kolega ma buty, jakie ładne, nowe, no to co? I wiadomo, no to on już mówi, no to już po butach w ogóle, a niech biorą niewygodne, jeden rozmiar inny od drugiego. No ale summa summarum to tak się stało, że jakoś tak zaczęli właśnie gadać, w ogóle niby prowokować, a w końcu tak wyszło, że po jakiejś długiej chwili wyszli i nic się generalnie nie stało, więc też miał trochę szczęścia. Dobra, no to co, zaczynamy. Myślę, że jeszcze w takim temacie wspomnień różnych historii punkowych, przełom lat 80., 90., będę dodawał niektóre może od siebie, ale to bardziej końcówka lat 90. jak już, ale będę się opierał właśnie na tych wspomnieniach z tego forum. Więc tak, pewnym ciekawym wątkiem, który został tam poruszony, to wiadomo, że no, korespondowało się w ten sposób, że używało się korespondencji listowej między ludźmi, tak? Na scenie punkowej, na scenie HC, czyli się wysyłało normalnie listy. Wiadomo, że internetu wtedy nie było i tym samym żadnych maili, przynajmniej w Polsce. Listów, korespondencji pisało się wtedy masakrycznie dużo. No w sumie sam pisałem do paru osób. Pisałem z takimi punkowcami z Oświęcimia, pamiętam, jak ich poznałem na panko... nie na punkowisku, tylko na punkfeście w Krakowie. Nie, na Punkowej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, tak. Pisałem też... no, z Buntem pisałem, tak. No, było parę osób, więc faktycznie ta korespondencja gdzieś tam się pisało, wysyłało się zwiny. I była to jedyna taka metoda trzymania kontaktu z ludźmi, informowania o koncertach, o akcjach, no i też wymiana muzyki, czy pisanie o tym i owym. Prawie zawsze korespondencja była okraszona masą ulotek, to pamiętam, różnych reklamówek informujących o koncertach, wydawnictwach, nowych płytach i tak dalej. No, no ale sobie trzeba było radzić, ponieważ znaczki, co prawda wtedy nie były aż tak drogie jak teraz, ale również były drogie, więc były różne metody odzyskiwania znaczków z tych listów. Pewnie najpopularniejsze było smarowanie znaczków mazią z mydła. Niektórzy stosowali klej biurowy, ale jeden z nich tutaj, z forumowiczów, zdecydowanie preferował mydło, bo szybko i fajnie schodził stempel z tego znaczka. Niektórzy tak je mocno smarowali, że stempel się nie odbijał na tym znaczku, a listonosz próbował kasować znaczek długopisem, ale jak on był tak zawalony tłustym mydłem, ten znaczek, to wiadomo było, że nic z tego nie będzie. Dobre zabezpieczenie znaczka przed stemplem pozwalało taki znaczek wielokrotnie wykorzystywać w korespondencji. Osobiście też tutaj forumowicz odzyskiwał znaczki stemplowane i mył je w wodzie z mydłem, czy też z proszkiem. Niektóre
po niektórych leciał żyletką, jak stempel nie był na grafice znaczka, a tylko na białych powierzchniach znaczka pocztowego, no to po prostu go zdrapywał. Niektóre poczty miały taki słaby tusz, że samą śliną wystarczyło zmyć ten stempel, który się odbił na znaczku. Obecnie jest stosowany jakiś konkretny, bo już tak łatwo nie idzie, bo sam próbował z ciekawości, ale internet i czasy obecnie, Facebook i prawda, komunikatory wyprały praktycznie pisanie listów do zera. Wyparły, tak, nie wyprały, wyprały też. Ja pamiętam, że taką metodę mydło się też trochę stosowało na biletach autobusowych, żeby się nie odbijało, znaczy żeby się odbijało na tym mydle, ale potem żeby można było łatwo zetrzeć. No ale to też tak nie działało do końca i zawsze było ryzyko, że kanar swoim paluchem zacznie trzeć i jak to odkryje, to też było przekopane. No ale stosowałem takie myki osobiście. Co jeszcze? Aha, no i jeszcze również koperty. Koperty były też wielokrotnie używane i to nawet po kilkanaście razy, więc taka twoja koperta mogła zwiedzić tak naprawdę pół Polski, zanim dotarła do właśnie do, no do ciebie, tak załóżmy. No dobra, zaraz będzie troszkę jeszcze o EkoChadzie, o innych imprezach, o zadymach, różnych przygodach, a my posłuchajmy w takim razie grupy Absurd. Nagranie bardzo dobrej jakości z Jarocina z roku 86. Dla kogo i po co? Na garach Marlena, na basie Adam śpiewał lumpaj. Na gitarze chudy. Grupa Absurd, Jarocin, rok 86, naprawdę świetnej jakości nagrania. Panel pozdrowień, kopenhadzcy bezdomni pozdrawiają, PS, prawie zapomniałem o audycji. Maciej, no to również pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że zdążyłeś, tak? No. Maciej się dopytuje, na której bankowej orkiestrze świątecznej pomocy byłem w Krakowie. No to jest dobre pytanie, bo nie pamiętam teraz, w którym roku. Musiałbym zerknąć na bilet, a nie mam go pod ręką niestety. Byłem chyba na dwóch. A na pewno, no to może być charakterystyczne. Grało Cool Kids of Death, tak? I żeśmy w nich rzucali czym popadnie na scenę. A potem wszyscy odeszli od tej sceny, jak oni grali koncert. To był też chyba koncert taki, że grało UK Subs.
Kapela z Krakowa Myszka rozpoczynała w ogóle całą imprezę, której szło tak sobie. Allianz, nie, Plebania grała, ale te swoje takie już indiańskie przeboje, więc to był ten, to była ta punkowa orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie z tymi kapelami. Nie pamiętam teraz, tak żeby coś więcej. Lizaw był wtedy, tak, to wiemy na pewno. No i była też, było takich dwóch braci z Oświęcimia. No możliwe, że to był 2000 rok. Na Zadymę miałem, znaczy na Zadymę, na tą punkową orkiestrę, gdzie była ta duża Zadyma, miałem jechać, ale już kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego ja nie pojechałem, a grupa z Kielc pojechała i nawet załapali się koledzy na to, na występowanie w wiadomościach przy tej całej Zadymie, bo w sumie to się trochę zaczęło od ich szarpaniny. No tak. No, a byłem chyba jeszcze na kolejnej. No, było tego trochę. Ktoś tu też wspominał z historii punkowych różnych, że koncerty były też umieszczane na stronie Telegazety wtedy. O tym też będziemy jeszcze mówić troszeczkę później, więc spokojnie. Dobrze, moi drodzy, Echo Chat, tak? Jeszcze ta impreza, o której wspominałem na poprzedniej audycji. Na Echo Chadzie też nie brakowało folkloru takiego, że byli goście z workami w rozpuszczalniku, znaczy z workami rozpuszczalnika wśród właśnie bogobojnych plażowiczów. Pamiętam też, że byli jacyś załoganci, którzy im te woreczki rekwirowali i wylewali zawartość, tak, żeby ekipa punków się po prostu jednak no nie ćpała. No ale tak właśnie też wyglądało. Bunt też mi kiedyś opowiadał, że to co pamięta to właśnie grupy punków, którzy gdzieś tam leżeli z workami kleju i to było przerażające. Kolejna impreza, kolejne wspomnienie. W roku 90, a może w 91, razem z przyjaciółmi robiliśmy punk pikniki w Ciechanowcu. Fajna plenerowa impreza. Najlepszy był występ Mortal Tasak z Łodzi. No, pojechali wtedy konkretnie z katolikami i to w tym momencie, gdy ludziska z kościoła wyszli i całe rodziny przybyły na koncert. No kto był, ten wie, co za teksty ze sceny leciały. Po zakończeniu pikniku lokalny proboszcz odprawił mszę za uczestników czarnej mszy. Sprawa trafiła nawet do biskupa łomżyńskiego, burmistrza, za to też nie pochwalili ogólnie, więc szok w miasteczku, ale dobrze było, niezła prowokacja. Mortal Tasak to był happening z diabłem w tle, osobą papieża i wartości chrześcijańskie były przez nich nagminne, plugawione, znieważane. W książce Żal, chyba tak, napisanej przez jednego z legionowskich nawróconych punków, po gigu na punk pikniku w Skierniewicach, autor napisał, że znieważono jego imię, czyli Boga. Okej. Okay. Zajechaliśmy do tych Skierniewic, niezła załoga, dzień przed imprezą. Mieliśmy informację, że festiwal jest na jakimś boisku, więc po przyjęciu na ławeczkach w wieńskim amfiteatrze skierowaliśmy się na najbliższe boisko. Mieliśmy jeden namiot, tak zwaną ruską dwójkę. Rozbiliśmy ten namiot i oddaliśmy się w objęcia Morfeusza. Było nas kilkanaście osób i wszyscy upchaliśmy się w tym dwuosobowym namiocie. A rano przyszedł pan linię malować przed meczem na tym stadionie i patrzy, a na środku stadionu miejskiego namiocik, a w nim bardzo duża załoga. Od razu przyjechała policja, no były śmiechy, żarty, spisywanie, bo w końcu okazało się, że ten festiwal jest na jakimś małym boisku, ale boisku przy szkole czy coś w tym stylu, a nie głównym boisku miasta. Gliniarze chcieli nas jeszcze wrobić w kradzież butów piłkarskich z klubowej Pakamery, ale nie dali rady z braku dowodów, więc spotkaliśmy potem na mieście załogę z Łodzi idącą na koncert. Z przodu szedł typ z krzyżem, a za nim banda przebierańców śpiewających pieśni religijne. To był naprawdę niezapomniany widok, dobre to było. Sam koncert, masakra, leżenie krzyżem na glebie, no i właśnie ten klimat. Ktoś tam darł ryja, że papież to Polska to kurwa i tak dalej. Tak więc jak największa prowokacja. No nieźle wtedy potrafili dawać. Dobry był też koncert w Pabianicach, jeden z pierwszych koncertów grupy Mortal. Hitem był numer 666 solówek na sekundę. O garderobie dla muzyków litościwie nie wspomnę. Mam też jeszcze gdzieś nagranie wideo na VHS-ie. Masakra. No i jeszcze była taka akcja, że
Wokalista krzyczał do mikrofonu: wszyscy do przodu! No i cała publika szła do przodu. Koncert skończył się tradycyjnie. Akustyk wyciszył wszystko. No i tak się, tak to właśnie się skończyło, a punkowa publika była zniesmaczona. No nieźle. Z kolei koncert, a w zasadzie procesja, jaką urządzili w podłódzkim Aleksandrowie, zakończyła się wjazdem kilku suk policyjnych z łódzkiej prewencji. Zespół niestety nie wystąpił, natomiast procesja kilkudziesięciu osób idących do klubu, niosących krzyże, świece, przypominam, że to cały czas załoganci, ale poprzebierani w peruki i śpiewających pieśni moherowych beretów. Tak więc weźcie poprawkę na to, że działo się to w jakimś, jakieś 17-20 ponad lat temu, no lata, początek lat 90. to już dużo więcej, w zapiździałym podłódzkim miasteczku zarządzanym przez proboszcza, a tu załoga się przebiera w jakieś takie rzeczy, niesie krzyże, świece i daje czadu. No w efekcie ludzi wracających z koncertu zawinięto na miejscowy komisariat, gdzie lokalni wąsacze nie bardzo wiedzieli, co mają zrobić z tak dużym tłumem i co najgorsze, nie mogli się wykazać przed proboszczem ujęciem szatanów, ponieważ główny zespół Mortal 2 godziny wcześniej wrócił do Łodzi. No ja nigdy nie słyszałem o tym zespole Mortal. Jak on miał tą długą nazwę? Mortal Tasak z Łodzi. No ale widzę, że tu odprawiali niezłą prowokację, a nawet profanację, tak? No. Co jeszcze? Co do koncertu Mortali w Pabianicach, to miałem później nieźle przesrane u dyrekcji Domu Kultury za wypalone dziury w parkiecie saletrą, bo na scenie wiadomo, ognie musiały być, więc używali saletry. Jeszcze dodatkowo potłuczone po piersie patrona owego Domu Kultury i kilka innych już raczej standardowych wybryków łodziaków. No proszę. A tutaj ktoś jeszcze wspomina inny koncert. Grupy, której nazwy nie pamięta, a którą tworzyli członkowie zespołu Cyklon B, przyjechali incognito, przebrali się w glany po krzakach, weszli na scenę jako zespół jakiś tam i nagle zaczęli śpiewać: jestem Polakiem i mieszkam w centrum Europy i tym podobne rzeczy. No i szybko skończyli, bo bardzo szybko zostali też opluci, zwyzywani i tak się właśnie traktowało jakieś takie nawet zespoły nacjonalistyczne, które próbowały się przebić przez scenę punkową. Dziwne. No cóż, taka to była przyszłość narodu. Grupa Robotnik, Przyszłość Narodu, album Ciągle Tyle Krwi. No i co? No to wracamy do tematu Zadym też. Brodnica. Brodnica, rok 1993. Tam było naprawdę bardzo, bardzo ostro. Działo się. Dziwne akcje. Koncert Guerniki i Luno.
ekipa z Ełku, Giżycka, z Olsztyna, ciągłe dymy i przepychanki, ale Guernica i Luno świetny koncert. Tylko że miejscowa dresiarnia kozaczyła, ale jak dostali trochę oklepu, ludzie z Guerniki i Luno byli troszeczkę zszokowani i też pochowali się nie wiadomo gdzie. No i tak, niezła akcja, bo parę osób z bandy punkowej za pomocą kij baseballowych wytłumaczyła miejscowym, że punk rock to nie rurki z krewem. No cóż, wbijali im tą głowę do głów, tą wiedzę do głów pewnie, tak, głowę do głów, wiedzę do głów. No i niezła akcja, jak jeszcze zrobili taką akcję w spożywczym. Bo ekipa, która się tam wbiła, no cóż, trochę już hamuwa, tak? Ale no, wzięła parę krat browara i całkiem taki, i cały taki wielki, blaszany pojemnik lodów truskawkowych. Takich, z którego się robi gałki do wafelka. Tak więc to zarąbali w lodziarni. No wzięli oczywiście tam, pewnie zapłacili za te kraty browara, ale dodatkowo sobie w gratisie przywłaszczyli cały pojemnik lodów truskawkowych. No to musiało wyglądać naprawdę ciekawie, jak szła taka załoga z pojemnikiem lodów truskawkowych. No i tutaj też ktoś właśnie wspomina, że kiedyś nocą w Giżycku wracaliśmy po jakimś koncercie i jakichś dwóch typów pytało o papierosa czy coś, nie pamiętam dokładnie, a za chwilę już dym, tylko że obok była dyskoteka i ta cała banda wyleciała, no i gonitwa po mieście. A tutaj obce miasto dla nas, a potem znaleźć lokal, gdzie mieliśmy kimać, tak więc naprawdę była wtedy lipa. Grzester wspomina, noclegi na działce, to było coś, były straszne. No ale nie zapomnę Kisielice Crew na manifestacji pierwszomajowej w Trójmieście w roku 93, gdzie ktoś z was miał w ramach oręża jakiś naprawdę wielkiej wielkości klucz, co jak partyzanci mieli do rozkręcania szyn, to właśnie to niósł jako swoje narzędzie obrony. No. Więc ludzie sięgali po naprawdę przeróżne rzeczy, którymi mogli się bronić. Ktoś jeszcze wspomina, Brodnica, rok 93, ciekawa impreza. Razem ze Słoniem w kluczowym momencie otworzyliśmy główną bramę i wpuściliśmy falę ludzi za darmo. Bramkarze uciekli, w tym jeden pod gradem rozpryskujących się i nad nim na ścianie butelek. A my jeszcze przejęliśmy kosze na śmieci, gdzie bramka wsadziła skrojone akcesoria wchodzących typu paski, parasole, konserwy nawet zabierali i tym podobne. I rozdawaliśmy to wszystko, komu tam popadło. No i nie zapomnę do końca życia kolesia, który stojąc tyłem do sceny, a wtedy chyba na scenie grał dub, pił spirytus rektyfikowany z kieliszka na wysokiej nóżce. Tak więc to było niezapomniane. No i te walki uliczne następnego dnia. No nie załapaliśmy się, to chyba ostatnia Brodnica była. No, inna sprawa. Przed grupą Postregiment w Olsztynie wystąpił zespół Undecided, który był przebrany w piżamy z opaskami z gwiazdami Dawida, tak? Normalnie jak więźniowie obozów koncentracyjnych. Wokalista śpiewał i tarzał się po scenie, więc no na pewno też niesamowity klimat stworzyła ta kapela, przebierając się za więźniów koncentracyjnych. Wow, okej. Inna sprawa, jak do Warszawy jeździliśmy, to zawsze spory arsenał podręczny w postaci pałek, łańcuchów, hydrantów i tym podobnych się woziło. A Stasiek z Kukuryku brał nam to na przechowanie, bo bramka nigdy nie chciała nas z tymi rzeczami wpuszczać na koncerty. Takie to były czasy, że na koncerty poza zapasem Turków czy Byków lub ruskiej spirytury brało się kij baseballowy do plecaka. A my, jako że z wioski, to śledziliśmy wtedy telegazetę i była tam na początku lat 90. taka stronka i ludzie wysyłali co gdzie gra i szybka piłka gra to i to, więc jedziemy. Było o wiele łatwiej, no ale na przykład z Kanarami. Dogadać się i jechać bez biletu było o wiele łatwiej, bo nie bali się tak bardzo, że stracą pracę. Wtedy wszystko szło się dogadać, pieniądze też jakoś nie były potrzebne, wystarczyły zwykłe bułki, mleko w worku i jakoś tak łatwiej wtedy się wszystko toczyło. W ten sposób zobaczyliśmy wiele kapel i wiele miast. Dokładnie to chodzi o stronę 258 telegazety na TVP2.
która była naprawdę przez wielu osób częściej odwiedzana niż prawdopodobnie nawet poświęcone piłce nożnej. I trwało to chyba jakoś do roku 2001. Podejrzewam, że już ta strona 258 może nie działać, a w ogóle czy ktoś wie, co to jest telegazeta, tak? No, a jeszcze była taka ciekawostka, że chodziła taka legenda, że można było wejść za darmo na koncert, mówiąc hasło z telegazety. Była tam taka zasada, że pierwsze 10 osób mówiące coś tam o telegazecie Rock Fan wchodziło za darmo. No i tutaj też forumowicze to poruszali ten temat, czy komuś się to udało. I jednemu z nich faktycznie się udało i to nie na byle co, bo na Angelic Upstarts w Toruniu, a komuś jeszcze tam się udało też na inne koncerty wejść na hasło właśnie telegazeta. Tak więc takie to były śmieszne czasy. Stan oskarżenia, na pewno nie ja. Jeszcze tutaj starsza wersja, specjalnie taką wybrałem dla was, bo normalną pewnie każdy zna. Ciekawe rzeczy tutaj na czacie piszecie, aż zacytuję, bo to też ciekawe wspomnienia.
Igor napisał, że swego czasu w Toruniu wojna z Łysymi doszła do takiego etapu, że odwołano koncert. Pamiętam w latach 90. po raz pierwszy w kraju, w naszej szkole średniej, wyrzucono wszystkich uczniów ze względu na rzekomą bombę w szkole. Później te fałszywe informacje bombowe rozpowszechniły się na inne szkoły w innych miastach. Panki z Torunia zorganizowali koncert w MDK-u, Domu Kultury Dezertera. Łysi na fali bombowej mody. No ładnie. Zadzwonili do MTK-u, że niby bomba. Koncert niestety odwołano. Pamiętacie plagę podłożeń bomb? Wow. Pan Nick wspomina, że pamiętam też, jak Łysi rozpieprzali koncerty, na przykład rozpylając gaz łzawiący. No nieźle. Aha, i Igor wyjaśnia tutaj w sprawie telegazety, że warunkiem umieszczenia informacji o koncercie w telegazecie było zapewnienie, że organizator wpuści ileś tam osób za darmo na hasło telegazeta właśnie. No mnie to zastanawiało, bo tak naprawdę on niby mógł powiedzieć, że już wpuścił te osoby, tak? I ty musisz zapłacić za bilet. No, ale no, faktycznie tam wpuszczali, na to wychodzi na niektórych. Jeszcze Igorowi podoba się opowieść sprzed tygodnia o gitach i gitówie z futrem. No, ja też wymiękłem przy tym niesamowicie i dalej mam wyobrazić tą sytuację. Ja nie pamiętam, jeżeli chodzi o te bomby, dokładnie plagę podłożeń bomb. Pamiętam, że to było w szkołach, ale nie to, żeby koncerty, żeby ktoś dzwonił, żeby koncert odwołać. To akurat, no nie. Nie załapałem się na to. Dobra, wracamy do tych wspomnień z forum. To jest dobre, chociaż krótkie wspomnienie, że kiedyś, no po prostu wiadomo, wtedy chodziły załogi, tak, po kilka osób punkowych do miasta, na rynek, no wszędzie się chodziło. Nie było internetu, żeby sobie posiedzieć i pogadać ze sobą, tylko trzeba było ruszyć tyłek i iść na miasto. Co było nawet fajne, bo w ten sposób ludzie widzieli tych punków i spotkania naprawdę odbywały się praktycznie codziennie. No i jeden z załogantów stwierdził, że to bez sensu stać na czerwonym świetle i czekać, kiedy auta jadą, więc przytargał jakąś kanapę i zawsze gdzieś szli, to z jakąś kanapą właśnie i mina zwykłych ludzi była bezcenna, jak oni co chwila, jak było czerwone światło, to wiadomo, stawiali tą kanapę, siadali sobie wygodnie, zielone, biorą kanapę i idą z kanapą. No, taka punkowa kanapa, tak? Jeżeli gdzieś szła, to kanapa z nimi. Znaczy, jeżeli gdzieś szli, to kanapa z nimi. No, też dobry sposób. Grzester wspomina, przy temacie koncertów wymieniano gig w Poznaniu, w Ponyboy Curtis i Hunger, w jakimś bunkrze dwa piętra pod ziemią. Tam wtedy widzieliśmy Piszpunta z jeszcze jakimś kolesiem, którzy paradowali w jakichś sukienkach. Koleś też miał naszywkę Amenu na sukni. My to oczywiście zmałpowaliśmy i później w Widzbarku Warmińskim na jakimś gigu ktoś przywiózł jakieś stare sukienki i w kilka osób wskakiwaliśmy w sukniach w pogo. Oczywiście chłopaki. No i jeszcze Alicja z Torunia też wzięła jakąś old style kieckę. Miny nawet punków były zdziwione, że taka załoga w sukniach przyszła, ale my zabawę mieliśmy naprawdę przednią. No mnie też przychodziły do głowy różne pomysły, jak można przyjść na koncert, jeszcze bardziej w jakiś sposób zadziwić, prowokować. No wiadomo, kiedyś były jakieś marynarki i tak dalej, później wyćwiekowane rzeczy, no ale faktycznie, wbić się, żeby załoga się wbiła w jakieś suknie, na przykład, no nie wiem, z odzieży na wagę, jakieś sobie pokupować takie rzeczy i tak się wbić na koncert, ciekawa sprawa. Andrzej wspomina, z cyklu Punki i Zadymy, to bardzo ostro było w Suwałkach. Jak ZXRX i Chomiki grały, duża załoga z Ełku i Giżycka na mieście, że aż czarno na ulicach, bójki, okradanie sklepów, nawet właśnie spluwy na gaz na koncercie, gliny, potem wpierdzień dla miejscowych, bejsbole, konkretny dewastacyjny punk rock. Jednak nikt nie przebije koncertu w Grabowie koło Konia. Jedna z największych bitew stoczonych między punkami a lokalnym chłopstwem w Polsce. Koncert obroniony, ale bardzo dużo rannych. Mój znajomy ostrzeliwał tubylców z dwururki. Takie dni chaosu made in Poland. Tak więc oczywiście my na pierwszej linii, no a później już na spokojnie pożegnalny koncert Izraela. Tak więc niesamowita bitwa, nawet gliny odczuły, że punki nie dają się bezkrajnie obijać, ale to już późniejsze lata były. Niestety nie było więcej informacji o tej wielkiej zadymie, a szkoda, bo chętnie się coś więcej dowiedział.
Na tym niedoszłym koncercie Izraela może i co nieco pokazano wybitnie debilnej bramce. Potem remont długo był bojkotowany przez całe towarzystwo, ale policji to się akurat nic pokazać nie dało, bo zrobiła później totalną rozpierduchę i niestety masakrę, z której niektórzy ledwo uszli z życiem. Do dziś się zastanawiam, czy nie należało podrążyć trochę kwestii prawnych kroków przeciwko szefom policji, bo pierwsze kroki podjęte były i były dobre widoki. A tak to wyszło jak zwykle. Sfrustrowana banda w mundurach wgniotła ludzi w glebę, ucierpiało wielu przypadkowych. Nasza znajoma punk... Aha, inna przygoda. Nasza znajoma punkuwa kiedyś szła z nami na ulicy i przechodził ksiądz, który miał na sobie stułę. I ta punkuwa coś jej całkowicie odwaliło. Podeszła do księdza i powiedziała: koleś, wyskakuj kurwa z szalika. Taki cytat. No i tak, ksiądz spanikował, został skrojony ze stuły i punkuwa potem tej stuły używała, no chodziła sobie, a następnie stuła przeszła do basisty, który używał jej jako paska do basu. Też ciekawa historia, nigdy mi nie wpadło do głowy, żeby kroić księdza z szalika, znaczy ze stuły. No. O, niezłe historie, naprawdę mieli... zwariowane pomysły, o czym też się dowiecie za chwilkę. No a teraz co? A teraz może kolejny przebój lat 90. Rok 96. Międzychód, na którym to gra Nauka Ogównie i Katolickie Społeczeństwo. Cześć wam, kłania się Nauka Ogównie. Oficjalnie już nie istniejemy, przyjechaliśmy na specjalną prośbę do Sebastiana. Jakby nam nie wychodziło, to nam wybaczy, bo nas od kwietnia tego roku nie ma, także na początek dla wszystkich nawiedzonych katolików, Katolickie Społeczeństwo. Szare twarze! Betonowe! Cóż się żyje i umiera, każdy walczy o swój byt, posterunki i kościoły, domy mody i burdele, cudny towar odradzają na klienta, czeka znów to cudowne moje państwo, jak wspaniale jest tu żyć. To cudowne moje państwo, jak wspaniale jest tu żyć. Jest to żyć, jest to żyć, jest to żyć, żyć! Katolickie społeczeństwo solidarnością pytała, Maria w klapie w sercu terror, oto nasza Polska cała. Katolickie społeczeństwo solidarnością pytała, Maria w klapie w sercu terror, oto nasza Polska cała. Czas do szkoły! Kup se zeszyt! Stąd za płatę! Pociąg Gdańsk! Odjeżdżając! Jan Pawełek! Prowokuje! Kurioń mała! SOS! Jeśli nie wiesz! Co masz robić? Który tracie! Olej to! Stąd cudowne! Moje państwo! Jak wspaniale! Jest to żyć! To cudowne! Moje państwo! Jak wspaniale! Jest to żyć! Jest to żyć! Jest to żyć! Jest to żyć! Katolickie społeczeństwo solidarność tu pytała, Maria w klapie w sercu terror, oto nasza Polska cała. Katolickie społeczeństwo solidarność tu pytała, Maria w klapie w sercu terror, oto nasza Polska cała. Międzychód, 96 rok, Nauka Ogównie, Katolickie Społeczeństwo. No dobra, no to tak, w latach
80., 90. trzeba było być naprawdę dobrze uzbrojonym. Do tego uzbrojenia później doszło coś jeszcze, mianowicie pistolety na gaz. Kiedyś, zdaje się, na Aliansie w Suwałkach albo w Giżycku była niezła akcja z dymem, bo ktoś tam właśnie wypalił z gazowego na sali, ktoś zrzucił odsłuchy na konsoletę, która ponoć pękła. No i też Giżycko do Olsztyna, jak tam się jechało, jak tam jechali, to też brygada była wyposażona właśnie z pistoletami, pistolety na gaz. Tak się wtedy przyjeżdżało tam. Komuś innemu natomiast gazówki z kominiarzami z Łodzi się kojarzą. I w Bydgoszczy, jak kapele z Łodzi grały, to naśki, nawet jak mecz był tego dnia, to nie odwiedzali koncertu, tak się bali. Grzester wspomina, najlepszym koncertem, jaki widziałem, to był gig, który robiły jakieś laski z Ogólniaka. Nigdy nie dowiedziałem się jakie, choć później niezależne koncerty w liceum były co rok. Ludu było kupa, albo i dwie kupy, z wyjątkiem Olsztyna. To był pierwszy występ Dezertera właśnie w tych okolicach, więc ludzie byli zewsząd, ściągnęli zewsząd. Zero dymów, zabawa naprawdę niesamowita, wspólne śpiewanie z Robalem na scenie, a Dezerter chyba z kilkanaście bisów, na koniec po którymś już tam bisie składali kable, mikrofony, rozłączali perkusję, a duża grupa pod sceną wciąż skandowała Dezerter, Dezerter. No i po czasie wszystko z powrotem przynieśli z garderoby, wszystko zaczęli podłączać i dawaj, ognia. Wszystkie kawałki się znało, ciągłe śpiewanie, znajomych mnóstwo, totalne pogo, a widok Robala tarzającego się na scenie mam do dzisiaj w pamięci. Dezerter miał kiedyś wypadek samochodowy po koncercie w Gryfinie. Pomyślałem, a jakby zginęli i nikt bym ich nie zobaczył? No i którejś jesieni pojechaliśmy w trójkę z ekipą do Warszawy, by na koncercie w liceum Kopernika ich zobaczyć. Organizatorzy tylnym wejściem wpuścili sporą grupę skinheadów i później napierdzielanki były co chwilę, ale też znajomi z Kołobrzegu na luzie sobie z nimi radzili, więc spokojnie. Erupcja bicia przy kawałku bicie, nie wyglądało to różowo i musieliśmy nieźle tajniaczyć wracając na dworzec, bo skinheadów było też sporo. No dobra, inna historia a propos koncertów Dezertera z lat 90. I też długie prośby o bisy, Dezerter mówi nie, nie i tak dalej, a potem w końcu grupa ich przekonała i powiedziała, Dezerter mówi ze sceny, no dobra, jeszcze jeden kawałek dla was zagramy, ale potem taksówką do chaty. Taki to był wygodny Dezerter wtedy. Andrzej wspomina, o, pamiętam jak Apatię do pobliskiej Ostrowi Mazowieckiej zaprosiliśmy z załogą z okolicznych miast, z nami jechała spod znaku nadświekowanej papy i irokeza, paru miłośników kleju też się tam znalazło, no i koncert grali HWDK, Kaloryfer, lokalna punk legenda z Zambrowa. Dużych spięć na publice nie było, jeden z pierwszych koncertów robionych samodzielnie. Jak te wszystkie naćwiekowane punki ode mnie z chaty wypełzły na koncert, to miejsce zbiórki było takie, że mieszkańcy prawie nie przewrócili bloku, jak na jedną stronę się rzucili na parapety, żeby oglądać przez okna, co to za dziwolągi przyjechały. Arek wspomina, Echo Chat Festival, bodajże w Wąkrowcu w 90 lub 91 roku, to był jeden z najbardziej dla mnie tajemniczych wyjazdów, z których wspomnienia mieszają mi się z urojeniami. Wtedy jeszcze nie byłem abstynentem, więc no, mogło mi się to zdarzać. W każdym razie pamiętam, że w pierwszy dzień był gig w jakimś klubie nad jeziorem. Dnia drugiego miał być koncert plenerowy na czymś w rodzaju stadionu czy boiska. Jadłospis tego ostatniego dnia zaczynał się od wówczas gówniarzy z Aliansu, potem mieli być kolaboranci, potem gwiazda, czyli armia. Ponieważ przed południem padał rzęsiście deszcz, a nikt z organizatorów nie pomyślał o zadaszeniu, podczas występu kolaborantów coś pierdyknęło w konsolecie, po kablach w kierunku sceny poszedł prawdziwy ogień, następnie była efektowna eksplozja jak na filmach, a potem zapanowała ciemność, bo zgasły wszystkie światła w promieniu wystarczającym, żeby cokolwiek dotrzeć, a było zupełnie ciemno. Ponieważ jakiś endemiczny dom kultury czy coś w tym stylu już wcześniej wypłacił tak zwany zwrot kosztów podróży,
to my jako kapela, która miała tam zagrać, czym prędzej ewakuowaliśmy się w stronę stacji PKP, żeby przypadkiem nie spotkały nas jakieś roszczenia w związku z niezagranym koncertem. Tak więc takie jakieś rzeczy się zdarzały, awarie różne, niezabezpieczenie przed prądem. Jedyny zabawny szczegół, jak tutaj kolega wspomina, idziemy po ulicy w kilku. Nagle wyskakuje jakiś paru kretynów, typu, że ówczesne żulo-naziści, niestety z nożami. I zabawny dialog w wykonaniu naszego kolegi Dzikiego. Masz nóż? Mam! To spierdalaj! No i oczywiście, na piśmie to nie brzmi tak fajnie, ale wtedy faktycznie ten nazista na to słowo uciekł. Niestety, parę lat później też ten kolega Dziki na chyba niedoszłym koncercie Oj Poloj w Bydgoszczy już niestety nie miał tylu szczęścia, bo po prostu ta sama osoba, Dziki, dostał po prostu kosę w bebechy od jakiegoś debila, co później zmieniło tego kolegę diametralnie i nawrócił się, ale na zupełnie inną stronę, niestety. Niebezpieczne to były czasy. A teraz tribute to rejestracja. Śmierć to ucieczka. Tribute to rejestracja, śmierć to ucieczka. I nawet nie zauważyłem, że już jest ta godzina, że jeszcze mamy tylko parę minut na nasze wspomnienia. Szkoda, bo chciałem też poruszyć ciekawe wspomnienia ludzi, jak podróżowali wtedy. Nie mówię tutaj o stopie, tylko że różne metody na podróżowanie pociągiem. To akurat też pamiętam bardzo dobrze. Ale zanim do tego dotrzemy, tutaj takie króciutkie wspomnienie, że niby cenzury już nie ma, tak jak i w czasach obecnych, tak jak i w czasach 2000, gdzie pamiętam, że zdjęli audycję punkową PRL z Trójki, Punk Rock Later, ponieważ była kontrowersyjna i pamiętam ostatnią audycję tego gościa i strasznie otwarcie mówił o wszystkim i najeżdżał na to radio. No i dlaczego audycja znika? To było dobre, że mu wtedy prądu nie wyłączyli. Chyba mam to gdzieś nagrane na kasecie, jeszcze bo nagrywałem jego audycję.
lata 2000 to były jakieś, nie pamiętam już dokładnie który rok. Ale tutaj podobne wspomnienie, że audycja na jedynce kiedyś chodziła pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Kiedyś jej się nie doczekałem i pani speakerka powiedziała, że została zawieszona ze względu na kontrowersyjną treść, a cenzury przecież już nie było. No. Co jeszcze? Podróżowanie pociągami. Właśnie tutaj załoganci wspominają, że na przykład jeden z nich mówi: ja wracałem z Torunia do Bydgoszczy, a całą drogę przesiedziałem skitrany w jakimś schowku w pociągu. Ktoś inny znowu wspomina, że kiedyś z Kołobrzegu do Korsz, niedaleko Bartoszyc, jechałem solo w tak zwanej umywalce pociągowej, prawie z gorąca umarłem, to w sumie kilkaset kilometrów było. A o tym sobie jeszcze wspomniemy, wspomnimy sobie o tych schowkach w pociągu, jak można było się do nich dostać, ale już chyba na kolejnych audycjach. Co jeszcze? Wspomnienia z Jarocina. Jak pojechaliśmy całą ekipą, pamiętam, że ja z moim kolegą mieliśmy zakupić dla wszystkich tanie wina na podróż. Kupiliśmy wieczorem przed wyjazdem do Jarocina, poimprezowaliśmy, no i zaspaliśmy. Chłopaki i dziewczyny pojechali bez trunków, my za to pojechaliśmy z potężnymi worami wypełnionymi alkoholami. Dojechaliśmy tak nieprzytomni, że no coś niesamowitego. Najgorsze było, że mój kolega ściemnił rodzicom, że jedzie na jakiś obóz harcerski, więc dali mu wyposażenie, czyli jakiś plecak wypchany jakimiś garami, menażkami, śpiworami, namiotem i w ogóle był tak zapakowany. Niesamowicie. No i pamiętam, że wbijaliśmy się też nie płacąc za basen w Jarocinie i niezłe szopki tam wyprawialiśmy. Ktoś tam skakał na główkę i wprowadzał w zachwyt jakichś załogantów, że mu farba z włosów nie schodzi, bo wtedy większość punkowców malowało włosy plakatówkami, tak? Jeżeli komuś farba nie schodziła, to było takie wow, prawdziwe. Ktoś inny ściągał flagę z masztu i używał jako ręcznika. Ktoś tam demolował klatkę schodową w akcie zemsty za to, że mu mieszkańcy bloku nie sprzedali alkoholu, bo wtedy w Jarocinie była prohibicja. Takie wspomnienia z Jarocina można by ciągnąć bez końca. No i chyba ostatnie dzisiejsze wspomnienie, ale takie bardzo spore. Zastanawiam się, czy je przecisnąć dzisiaj, czy zostawić na kolejne. No, ale chyba przecisniemy to teraz. Dobra. Jarocin, rok 88 i sprawa Zielonych Żabek. Nazywam się Tomasz Pałasz. Chciałbym na 20-lecie Zielonych Żabek opowiedzieć historię, która być może przyda się, a może stanie się inspiracją, zostanie przekazana dalej. W 1988 roku pomieszkiwałem w domu pracy twórczej Leśniczówka w Chorzowie. Tam mieścił się sztab organizacyjny festiwalu Jarocin 1988. I tam też trafiały materiały z kasetami magnetofonowymi. Całe worki do nas przyjeżdżały. Komisja, skład której nie wymienię, bo nie jestem do tego upoważniony, miała za zadanie wybrać wartościowe grupy twórcze. Ja nie byłem członkiem komisji. Mało tego, nie cieszyłem się zaufaniem, z wyjątkiem jednym. Leszek Winder, mój przyjaciel, zwrócił się do mnie z prośbą, bym pod nieobecność komisji, czyli przez cały wieczór i całą noc, przesłuchiwał te nagrania, poczytał, wybrał, co się mieści w szerokich kryteriach przyzwoitości. To znaczy, żeby komisja, no tak, no nie miała tyle roboty, ale komisja nie darzyła go też zaufaniem z kilku powodów, bo podstawowy powód był oczywisty, był fanem Grateful Dead. Drugi powód, ciekawszy dla niego, które rozwijało się wewnątrz komisji, było to silne lobby metalowe, więc bardziej takie kapele by przechodziły. Tak czy inaczej, został o to poproszony Leszek jako główny organizator festiwalu, miał mało czasu na słuchanie i dał właśnie mu tą możliwość. Dodam, że i tak by to zrobił, no może nie z takim zaangażowaniem. Więc komisja poszła precz, tutaj Tomek wziął się do roboty i były trzy kryteria podstawowe. Trzy takie kubki. Totalne gówno, coś do przemyślenia i pewniaki. Wszystkiego parę worków do przejrzenia, przypominam, parę tych kaset.
No i pamiętam, pierwszą noc w pierwszej kategorii umieściłem wszystko, co usłyszałem. Zapisałem parę nazwów zespołów na siłę do przemyślenia. W tajemniczy sposób poznaczyłem worek, który przesłuchałem. Rano zdałem relację szefowi, że kupa, totalna kupa. Przypominam sobie również niezadowolenie Leszka. Jak na ogół pozytywnie nastawiony do wszystkiego, ogłoszę smutną nowinę. Jak ja tak mogę? No i obradę rozpoczęła komisja. Ja tam słucham, gapię, o mój worek. Kupą nie jest, co metalem jest. Nie będę się znęcał nad komisją. Leszek jako muzyk o dużym sercu i tak ratował muzę od drapieżnego lobby metalowego. Leszek walczył jak boss, a ja jako partyzant. No i komisja poszła. Ja za worek. I tu otwieram i patrzę, a tam powiew radości. Patrzę, zielone żabki. No to pięknie. Rano nie wytrzymałem, lecę do komisji. Walę z mostu, że to jest to, że to jest właśnie odkrycie. A oni do mnie, że jakie zielone, jakie żabki. No i buch, kasetę z powrotem na kupę z kupą. Zły byłem, zabrałem żabki, zapodałem Leszkowi, organizatorowi festiwalu, na on na to, że fajne, ale większość to, że kupa. No zobaczymy potem. Daj zielone żabki na środkową kupkę do przemyślenia. Okej. A wieczorem już... Dawaj, zielone żabki, słucham i zabawa. Poszedłem nawet do... Słuchał nawet perkusista, były perkusista dżemu, Michał Giercusz-Kiewicz, który powiedział, co to jest, a ja na to, to zielone żabki. No to fajne to jest. I tak to było. Później znowu, dawaj te żabki. Komisja patrzy, ja tam słucham, obserwuję, a oni, pstryk, no to dobra. Nie zgadzamy się na zielone żabki, ale w końcu, no to tak, wiem, że to tak bardzo chaotycznie opowiadam, ale w ten sam sposób opowiada właśnie to ta osoba i dlatego ciężko. Tak czy inaczej, zielone żabki znowu nie mogą się dostać, prawda, na festiwal. Znowu do wora lecą nieakceptowalnego, więc ten koleś, Tomek Pałasz, bierze tą kasetę zielonych żabek i po prostu wsadza do worka z pewniakami, że te kapele mają grać. Ogólny bałagan, wiadomo, przy organizacji festiwalu pomaga, więc wepchnął ich do worka. No i okazało się, że faktycznie się udało. Jarocin 88 rok rusza, tak, całkowity zakaz palenia, picia i tak dalej. I nagle dowiaduje się, są zielone żabki, czyli po prostu udało się je przepchnąć na siłę i zielone żabki oczywiście tam zagrały. No. Bardzo chaotyczne te wspomnienia troszeczkę były, ale mam nadzieję, że jakoś tam wam przybliżyłem tą sytuację, że w sumie zielone żabki dostały się dzięki tak naprawdę jednej osobie. Kto wie, może by była całkowicie zapomniana kapela i teraz by nie robili koncertów praktycznie kilka razy w tygodniu. No ciekawa historia nawet, że komuś się tak spodobała ta kapela, że przepchnął ją i miał tę możliwość. Dobra, moi drodzy, godzina 20. Dziękuję, że wysłuchaliście tych naprawdę chaotycznych wspomnień, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie znać, a będziemy ten temat kontynuować oczywiście za tydzień. A jak nie, to coś innego wynajdziemy. Tak więc dajcie znać, czy jest już taki lekki przesyt, czy nie, i zobaczymy, co da się zrobić. Dobrze, utwór na zakończenie naszego tematu głównego. Myślę, że będzie też dość znany. Szczury Paryża i Song B. Dzięki wielkie. Stójcie! Tejże fabryki budujcie! Tejże sprzedaży budujcie! Tejże fabryki budujcie! Tejże sprzedaży budujcie! Tejże fabryki budujcie! Tejże sprzedaży budujcie! Tejże fabryki budujcie! Thank you.
nie ma, czego nie ma, czego nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma.